Cześć. Cześć. Aż wodę zabrałaś? Tak, zabrałam. A legitymacji nowoczesnej? Nic nie mam, tylko woda, nie, telefon jeszcze. Też przecięłaś jak Joanna Scheuring-Wielgus? Nie, nie przecięłam w ogóle, nie mogłam znaleźć legitymacji. No gdzieś wcześniej była głęboko schowana. Ale jakiś czas temu. W sercu też nie była. Już nie, temat zamknięty i racjonalnie, i emocjonalnie. Powiedz mi, jak to się stało, że ty, córko górnika z Głogowa, jesteś taka liberalna w ogóle? Bo mój tata też jest liberalny. Ten górnik właśnie dołowy, bo tak się mówi, bo pracował całe życie pod ziemią. A też mam poglądy liberalne, w takim domu się wychowywałam i chociażby mój tato jest za likwidacją przywilejów emerytalnych dla górników. Są bardzo często zdrowi, w sile wieku mężczyźni, 40-paroletni. Ale kończy się tak, jak się skończyło tragicznie czasami, bo to jest taki zawód, że... Tak, i każdy decydując się na ten zawód, bierze pod uwagę to ryzyko. Czyli w trakcie pracy są dodatki za ryzyko tej pracy, są wyższe wynagrodzenia niż przeciętna w Polsce. Ale to nie jest cały czas powód, aby 45-letni czy 42-letni zdrowy mężczyzna szedł na emeryturę. A potem i tak pracował jeszcze kolejne 20 lat. To twój dom nie był konserwatywny? To dom rodzinny? Nigdy nie odczuwałam, że jestem w domu konserwatywny. No, do kościoła chodziliście? No oczywiście, w niedzielę chodziliśmy całą rodziną, 5 osób, my z przodu, stałyśmy rodzice. 3 siostry. Z tyłu. Tak, tak. Także nie, to pod tym względem patrząc, no to jeżeli to jest kryterium, to może i tak, ale to był dom bardzo otwarty w rozmowach, wesoły. Siostry mam wesołe. Chciałbym was zobaczyć. Mamę szaloną. Słuchaj, to twój ojciec miał trochę takie życie w domu z 4 kobietami, jak Ryszard Petru w Nowoczesnej, że same kobiety dookoła. Mój tata nawet dostosował powiedzenie, że prawdziwy mężczyzna to posadzi drzewo, zbuduje dom i ma 3 córki. I też masz 3 dzieci. Tak. W ogóle chciałam mieć zawsze 5. Piątkę? Mhm. Niesamowite. Zawsze chciałam dużą rodzinę. Mhm. Może jeszcze wszystko przed tobą. Biologicznie tak. Znaczy ja się urodziłem, jak moja mama miała 40 lat. Ty w tym roku kończysz 40. Mam nadzieję, że nie jest to żadna niedyskrecja z mojej strony, że to mówię. No i co dalej? No i że mówię, że wszystko przed tobą. No w sumie tak, tak. 40 lat w obecnych czasach to cały czas jest młodość. Bardzo. Tak? Tak. Masz 41. Ja tak sobie tłumaczę. Ty masz 41. Tak. No i to, ale nikt o tym nie wie, że ty codziennie jedziesz z Sejmu do swoich dzieci. W Poznaniu mieszkam, posiedzenie trwa 3 dni i staram się w ciągu tych 3 dni i tak być wieczorem na kolacji z dziećmi, położyć spać. No niestety morderczy jest samolot o 5:40 rano, bo to o 4:00 wstaję, ale ten wieczór jest po prostu fajny z dziećmi. Teraz jakby z zewnątrz może tak wygląda, że te polityczki to mają nie za ciekawie, aby prowadzić życie rodzinne. Ja uważam, że po prostu nie ma lepszego zawodu, żeby mieć dzieci, być polityczką. Nie ma lepszego zawodu? Tak, bo jest czas nieunormowany, ale w końcu mogę być na zebraniach rodzicielskich, na przedstawieniach dzieci. A jak dzieci przeżywają, jak widzą cię? No bardzo często w takich sytuacjach, w których jesteś mocno krytykowana. Przeżywają to, dociera to do nich? Szczerze, cały czas otwarcie rozmawiamy. Wręcz na przykład, ja pamiętam artykuł z zeszłego roku. Jakiś turysta zrobił nam zdjęcie, że to było w ogóle na dworcu tym tanich linii lotniczych pod Paryżem. Tam, nie wiem, jedliśmy jakąś sałatkę. I cały artykuł pokazałam dzieciom, że był tak, zapewne spacerowali, trzymając się za rękę po romantycznych uliczkach, zapewne zamówili najdroższe wino, usiedli, spoczęli w bardzo drogiej restauracji. No jakby mając jedno zdjęcie, po prostu taki artykuł, no i ci o tym wiedzą. Co zapewne robili. Co zapewne robili, no i też nie ma jakby punktu zaczepienia, żeby jakby dać ripost na te informacje. To jest, że masz wizerunek osoby takiej
zimnej, a tak naprawdę jesteś bardzo rodzinną osobą. To też wynika z tego, że bardzo wcześnie zaczęłam pracować w eksporcie, takiej wymagającej branży, gdzie większość było mężczyzn, to była branża budowlano-wykończeniowa. Pracowałam w eksporcie, jeździłam po całym, mając 20 parę lat, samochodem sama jeździłam Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, pociągiem półtora doby do Moskwy, tym samym wracałam wieczorem, miałam 6 spotkań co 2 godziny poumawiane w Moskwie i wracałam o 22 tym samym pociągiem, półtora doby, bo firmy nie stać było jeszcze na samoloty. No i przez 5 lat rozkręcałam eksport i no musiałam, mając 25-27 lat, być twarda, tak, w tej branży. Jeżeli ja sobie wymyśliłam, że będę zajmowała się eksportem i firma zacznie eksportować, no to po 5 latach w 25 krajach była. A jak zaczynałam, to były 2 kraje. No wiesz, o biznesie budowlanym się mówi, że jak się nie napije, to się nie zrobi interesu, zwłaszcza na wschodzie. To prawda, pamiętam takie spotkanie, jak już byłam w 7 miesiącu ciąży i miałam spotkanie to akurat w Wilnie, pociągiem jechałam. I bardzo było zimno, strasznie było zimno i ja przyszłam taka zmarznięta do firmy. Od razu panowie mi polali, tak? Ja mówię, no ja dziękuję bardzo, no tutaj witamy na naszych ziemiach. Ja mówię, nie, że jestem w ciąży. No to tym lepiej, żeby dziecku było ciepło. No jasne. No także takie, no, to są takie klimaty, tak, oczywiście. Co cię podkusiło w ogóle, żeby wejść do polityki? To był taki moment, był... Interesowałaś się wcześniej polityką? Nie, nie. To był moment, był taki, pamiętam, że na bieżni, biegałam na bieżni i były wyniki właśnie wyborów prezydenckich i po prostu jak te słupki leciały, Komorowski i Duda i po prostu się zatrzymało, że jednak Duda, to ja spadłam z bieżni. Nie wierzę. No spadłam, poplątały mi się po prostu nogi i to był taki moment, że pomyślałam sobie, że czas wziąć sprawę w swoje ręce. Powiedziałaś, o nie, to teraz nie. PiSowi nie dam. Oni mają mną rządzić, mną i moimi dziećmi. No i rządzą. No i rządzą, ale przynajmniej coś tam mogliśmy przez te 3 lata spowalniać te zgliszcza. Są między tobą na przykład, a Kamilą Gasiuk-Pichowicz różnice? Dlaczego nie jesteście dalej w jednej partii? Za dużo w Nowoczesnej było takiego już zakulisowego, partyjnego działania. A co ci się nie podobało? Knucie ci się nie podobało? Nie podoba mi się knucie, nie rozumiem tego słownictwa partyjnego. O wycinaniu. O wycinaniu, o układankach. To zawsze było. O układankach. Zawsze. No to nie się ludzie wycinają, naprawdę. Nie się układają, nie się wycinają, a muszą być w polityce osoby, które zgodnie ze swoimi zasadami prowadzą politykę i nie zmieniają sposobu głosowania pod publiczkę. Bo to się opłaca, czy nie publiczka. No, trzeba po prostu mieć odwagę i siłę, aby iść pod wiatr. Wtedy robi się postęp, wtedy może przyjść rzeczywiście taka realna zmiana. Nowoczesna obecnie jest wchłaniana przez Platformę, która jest starą mentalnie partią. Nowoczesna powstała w opozycji do Platformy, która właśnie nie miała się bratać w taki sposób z Platformy, nie miała się do niej upodabniać, nie miała robić tych właśnie wycinek, układanek i myślenie o tym, jak ja słyszę rozmowy posłów, którzy się zastanawiają, czy będą na listach za rok i co muszą zrobić, żeby być wciągnięci za rok, no to i drżą, tak, o te swoje stanowiska, to naprawdę mam po prostu obrzydzenie. A masz żal w ogóle do Kamili Gasiuk-Pichowicz, do Katarzyny Lubnauer? Mam żal o to, że sięgając po władzę nie miały pomysłu, nie miały strategii na dalsze działanie Nowoczesne i nie miały pomysłu, jak zagospodarować założyciela partii, lidera, jak dać sygnał połowie partii, że wszystkie ręce na pokład, jesteśmy razem. Jeżeli wygrywasz, to musisz przede wszystkim zaopiekować się tymi przegranymi, jeżeli nie chcesz rozłamu w firmie, w partii. I tutaj nie było tego pomysłu. No i tak, i z tego powodu tak, to jest zawód. Ja się zastanawiam, czy nie będę miał kłopotów z Ryszardem, że cię zabrałem na romantyczny spacer. To zobaczysz, to się okaże. No właśnie, a jak po tym wszystkim, wtedy był protest sejmowy w zimie,
po świętach przed i wyjechaliście na Maderę, do Lizbony. Ale wiesz, że półtora roku minęło, tak? No wiem. No półtora roku. No, na Maderze jeszcze nie byliśmy, ale... Nie dotarliście. Ale myślę, wszystko że przed wami. Wszystko przed nami i na pewno takie zdjęcie rzucimy na Twittera, jak będziemy. Był protest od 16 grudnia, w którym braliśmy aktywny udział. Ja wiem, że do opinii publicznej nie przybiło się rotacyjny. Co to znaczy rotacyjny? No, że były dyżury. Były dyżury, tak. No i ja miałam dyżur w święta, bo po rozwodzie w święta też rotacyjnie z mężem, z dziećmi spędzamy. Bo tak byliśmy umówieni. No, jedni w święta byli i akurat Ryszard Petru też w święta był. A na Sylwestra nie mieliśmy mieć tego dyżuru. Poleciliśmy do Lizbony na Sylwestra, do przyjaciół, żeby tam z nimi spędzić Sylwestra i wrócić tego 2 stycznia. No i zrobiła się z tego kompletna afera. Ja wiem, że do tego na to się nałożyło to, że nie było powszechną informacją, że jesteśmy Ryszardem, że mieszkamy ze sobą żyjemy, że on jest w separacji, ja jestem po rozwodzie. PiS bardzo mocno to podkręcił, tak? I zostało to bardzo mocno wykorzystane. W klubie posłowie wiedzieli, no bo już wczesną jesienią u nas w domu byli na urodzinach naszych, no tak, to my się z tym nie ukrywaliśmy, no wiadomo, byliśmy w pracy, tak, więc nie chodziliśmy po korytarzach sejmowych za rękę, tak, ale jakby w moim przekonaniu nic złego nie robiliśmy, po prostu para, która ze sobą jest, która się kocha, spędzała ze sobą Sylwestra. Ale zauważ, co się potem wydarzyło, że PiS podkręcał do absurdalnych rozmiarów to wydarzenie, a w Nowoczesnej nabrali wody w usta. Widzisz taki rysunek? To jest Ryszard, to jest Nowoczesna. Będziesz mnie odwiedzał w każdych 6 klubów. Memów jest dużo, są zabawne. Ja uwielbiam memy, tak w ogóle to uwielbiam memy. No, to jest ta miła i sympatyczna strona naszej pracy. A śmiejesz się czasami z wpadek Ryszarda, Petru? Tak, śmieję się, bo wiem, jak one powstają. Że on za szybko mówi. Ja też się przejęzyczam, przekręcam. Wczoraj myślałam o kilogramach, powiedziałam kilometry w jakimś wywiadzie. To był live, także to jakby... No, mam podobny temperament i mnie się to też zdarza, ale też znowu nie rozumiem tego halo wokół tego 6 króli. No wiadomo, że 6 stycznia, no to takie szybkie mi się 3 stycznia 6 króli. A ja uważam, że to jest śmieszne, fajne, to jest takie naturalne, to jest takie prawdziwe. Ty w przeszłości byłaś kanclerzem w prywatnej szkole, Barbara Nowacka też jest przez... Przypadek kanclerzem. Czy to znaczy, że jakoś lepiej się rozumiecie i jakoś tu można myśleć o tym, że razem wyjdziecie na scenę polityczną? Barbara Nowacka na pewno jest taką osobą, z którą podzielamy szereg wartości. I wyobrażam sobie, że ta współpraca w przyszłości mogłaby mieć miejsce. A z Robertem Biedroniem? Z Robertem Biedroniem nie znam się. Mam, tak jak każda osoba, wizerunek po prostu ma taki ma wizerunek medialny, tyle co mówi, co można usłyszeć i przeczytać. Z częścią poglądów Roberta Biedronia się identyfikuję. Póki co nie znam jego programu. Wiem, że krytykuje obecną opozycję, że nie podoba mu się tak, jak jest w polityce. Chciałbym porozmawiać z nim, to znaczy, jak miałoby być, jaka jest rzeczywiście wizja tej polityki, którą by chciał kreować, bo być może tak będzie, że mamy również wiele wspólnego.